Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4. Dzień dobry, panie Nitro. A, dzień dobry, jak tam bagietaczki? A, bardzo fajnie, od ostatnich 5 minut nic się nie zmieniło, ale teraz zakrzywienie czasoprzestrzeni, bo dla naszych widzów to były 24 godziny, wiesz? Taki paradoks youtubera, odpauzowałem grę. No to fajnie. No tak. Ja się cieszę, bo na odpauzowanym coś się dzieje. Tak, to prawda. Dorabiam trochę jeszcze woja, żeby tam gdzieś mogło... w końcu mam karabiny nowe, dobrze. Moździerze nowe niech będą i dobra, wymieniamy karabiny teraz. 78 tysięcy do wymiany. Trochę to zajmie. Aha. No. Ale przynajmniej wszyscy już u mnie mają karabiny, wiesz. Ja się mogę poszczycić tym, że jednak u mnie karabiny już mają, więc tak wstydu nie ma. Dałem na początku, że z bagietką idziecie na wojnę. A wiesz co, nie, nasze karabiny są w kształcie bagietki, żeby celebrować nasz narodowy posiłek. To w tę stronę. No chyba dobrze. Proszę się nie śmiać tutaj, bo ja tu nie widzę, z czego się śmiać na przykład. Ja też nie widzę. No to niech se pan tutaj nie folguje już tak, dobrze? Pan niech się troszkę sobie pofolgowałem. No właśnie, pan się niech swoją Syberią zajmie, tam widzę 50 tysięcy wojsk w Moskwie, widzę, tylko siedzi. To chyba pan troszeczkę wódeczki sobie popił i pan se tam został w Moskwie. Znaczy... No. Niby tak, ale na przykład tutaj Finlandia też wódeczka. No, chłopaki, no i co? Jakoś nie dojechałeś ich jeszcze, to jak to wygląda? A, bo tutaj brytyjskie tak zwane. Koneksje? Alkohole mocne. A, whisky tam importują, tak mówisz? I brandy? Tak, i zbyt się dogadali. A, okej. Okay. Takiej szkockiej. A ja ci powiem, że dumny jestem z siebie, bo właśnie zakończyłem produkcję artylerii. Wszystkie moje jednostki już ją mają. Więc nie mam tyłów przynajmniej na artylerii, nie? To taki mały sukces. A może sobie Rumunię pierdalne? A pierdolnij sobie, kto ci zabroni. No najprawdopodobniej Wielka Brytania. To jest właśnie taki problem. Oni takie psikusy lubią zrobić, co? Ci Brytole. Gagatki. No śmieszki takie, no. Ty tu myślisz, że sobie zrobisz, a tu ząk, proszę. A zobaczymy, bo tutaj... Trenujcie się, chłopcy. W grudniu się dowiem. Trenujcie się, chłopcy. Dobrze by było, jakby im chociaż raz nie dali gwarancji. Jakby się na głupi ryj wyjebali. Dobra, Ile-de-France, zróbmy infrastrukturę. Znam, jak to wpływa ta infrastruktura na fabryki. Bo tam gdzieś widziałem, że jak się budowało fabryki, to coś było, infrastruktura, że miała znaczenie, nie? Że niby jakby ilość fabryk sprawia szybkość budowy, to o to się rozchodzi? Bo nie wiem w sumie. Nie wiem, siłą wziąć czy wysłać ultimatum, a to tylko by mi kawałek ziemi oddał. Komu? Polakom? Tym. Nie słyszę. Finom? W sumie, no wiesz, lepszy mieć kawałek ziemi niż go nie mieć, jak na moje, nie? No jak za darmo, to biorę. No jak za darmo, to zapierdalaj, no. O mordo, ty już tutaj. Zaraz będzie... O, i dostałeś Besarabię, to spoko. Mordeczko, zaraz będzie... tego... Danzigor War wybucha, więc... Tak, no w sumie. Zaraz będzie pizganka się zaczyna. Niemcy na razie mnie odpuszczą, oddadzą mi pół Polski. Tak, odpuszczają ci? Dobrze. No bo mamy ten Riventor. Tak, 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 się od razu tam bombluj z nimi tylko, nie? Tam od razu woja wstawiaj na granicę i plany do ataku szykuj. Polska odmawia ultimatum. Kolonial. Jest jakaś wojna tutaj, widzę. Kto, że niby robi na mnie Wargol? German Reich on us. Ja jakoś nie wierzę, że Niemcy mogą mi coś ci zrobić. Ja to z Niemcami zawsze piątki zbijałem akurat. Around Maginot. Na czym polegał ten fokus? Może daj tam te... A nie, dostają tego. Dostają Wargol na Holandię i na Luksemburg. Czyli mnie to tak w sumie gówno obchodzi. Trenujcie się... Dobra. Oni chyba potem mają w drzewkach jakiś fokus na mnie, jak pamiętam. War with Friends, tak, potem mają na mnie jeszcze. No zobaczymy, czy zrobią na mnie. Pewnie zrobią w końcu. Znaczy ja będę na nich gotowy, ale mimo wszystko. Daj ten industrial. Polskę zajmą. Taka, bo jakby pogwałcili ten traktat od początku. I nie dali mi Polski. Mogą chyba, wiesz? Oni mają chyba takie opcje. No mogą, tylko że to automatyczna wojna jest. Tak, to jest chyba autowojna, no.
Dobra, no powiem ci, Ja to że nie chciałbym mieć z Niemcami wojny teraz. trochę Mi to. przypał, nie? Trochę przypał się z nimi bić tak na szybko. Myślę, czy nie. No wiesz, co sobie zrobię? Nową linię z karabinami sobie zrobię. O, O! Rumunia do Rumunia do. osi. Tak, bo im zabrałeś ziemię. Oni wtedy chyba dostają, wiesz, większą chęć do przyłączenia się do osi. To będziesz o dłuższą granicę do walki, stary, teraz. Pamiętaj. Będziesz musiał obstawić całą granicę z Polską. Oni jeszcze pewnie kraje. A ty nie masz. Czemu ty nie poszedłeś tą linią? Bo ty masz jeszcze tamte kraje. Masz całą tą linię, żeby dostać claims in Baltic i dostajesz agresyw... dostajesz na tego. Dostajesz wargold na wszystkie kraje naokoło tam od nich. No jest tutaj No. bałtyckie roszczenia, ale to robię to. Luksemburg skapitulował, to nieźle. Kliknęłeś, że dołączę do aliantów i następne, że ten, że kapituluję. Tak. Dobra. Tu mam fortyfikację teraz. Ta armia. Teraz wy, wam usuniemy ten punkcik. Wy Tutaj obstawicie. będzie zdusić. Jakoś tak. Polska skapitulowała, spoko. I teraz mech, linia. Coś takiego. O, i Holandia już skapitulowała, a to spoko nawet. To teraz już pewnie wszyscy czekają na mnie tylko, nie? Aż mnie Też dojadę. zobacz, Brytole przejmują to. Co przejmują? Od Danii. A, tutaj. No i zawsze tam próbują, ale gówno im zawsze wychodzi z tego, jak na moje. Zaraz i stamtąd wyjebią. No pewnie trzy A, jednostki już odbijają. patrz. O, już okupujesz. Ładnie. No to teraz ustawię granicę, nie? No ja już też montuję granicę, żeby się móc bronić przed tymi, przed szkopami. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie jeszcze. W sumie, kurde, nie zrobiłem w ogóle teka z samolotami, tak teraz sobie pomyślałem o tym wszystkim. A Niemcy mają 19, 1900 samolotów. No, teraz, o, z Brytolami się biją, to potracą samolotów, to w sumie spoko. To tak się nawet cieszę. Widzę, że Brytole też się pizgają z Włochami, statkami, więc to też całkiem spoko. Jak A duże ty są. sobie tam la bagietka Ja sobie siedzisz. tam siedzę na bagietkę i sobie bombluję tylko flotę. Europa. Engineer Company ulepszona, dobrze. Recon, niech będzie. Finlandia to powinna do aliantów dojść. Finlandia? Niewykluczona. Albo do Axisów też może dojść, jak ty ją zaatakujesz. Czasami też tak jest, że dołączają do Axisów. Ty, powiem ci, że patrz, te Chiny to się cały czas pizgają z Japonią. Tam to jest, wiesz, metr za metr się biją. A to jest dobrze, bo O. Japonia się wtedy, wiesz, wykrwawia zawsze, nie? Już jest na Extensive Conscription Japonia, więc już mają ten pobór wysoki. Więc to jest dobrze. Jak Niemcy są? BDD. Na jakim poborze są? Niemcy też. Włosi też. W sumie spoko. Ty jesteś tylko na ochotnikach widzę cały czas jeszcze, nie? No, ja chyba nie zwiększam, zaraz ci powiem. Tak, na ochotnika. O. Dobra. Trochę chcę sobie z piechoty zmechanizowanej trochę wrzucić jeszcze. Ona fajnie działa, piechota zmechanizowana na przykład. Nie wiem, czy tam bawiłeś się kiedyś. Oni są dobrzy. Artylerii brakuje cały czas. Artylerii? No bo ją trzeba bardzo szybko robić. Ona przede wszystkim, wymaksowana linia artylerii to daje 20 artylerii dziennie, więc jak ty masz armię, kurde, ze 100 dywizjami, to się będzie zawsze długo robić, nie? Mi cała linia daje 12. 12? Tylko? Ale z max efficiency, ile ty masz efficiency cap? Właśnie wydajność produkcji mam 47%. A, no widzisz, ja mam, a jaki masz maksimum? Czy nie wiem, to się cap nazywa, efficiency cap. Jaki masz maksymalny? Dostępny? 60. A, no to ja mam 80 już, nie? To na 80 to mi daje 20. Teraz Artylerii będę dziennie. musiał w badaniach zwiększyć. No, no, to polecam. Polecam to zrobić. Ja to zawsze, to są pierwsze badania, które zawsze robię. Czołgi zrobią? Dobra. Średnio już się ładnie. Dołączcie się do tego rozkazu teraz.
No powiem ci, że no moje bagieteczki są gotowe do walki. A gdzie Niemcy trzymają wojsko, powiedz mi, kojarzysz? Co oni teraz robią w ogóle? Wesserbunk, Operation Wesserbunk, co to jest? A, na Danii i Norwegię dostają teraz. Właśnie teraz się chyba... Tak, oni Danii i Norwegię chyba teraz będą się próbowali atakować. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie jeszcze, nie? Chyba samolotów trochę potracili Niemcy. No, nawet tak trochę stracili. Brytole zresztą też. Bo z Brytolami, jak my samolotów nie zrobimy, to też będziemy się jebali przez ten kanał La Manche głupi, nie? No, a właśnie z tego, co ludzie tam pisali mi ostatnio, to no. Najlepiej wjechać im przez Irlandię. Tak, ja też tak zawsze robiłem. Ja też tak zawsze robiłem. Bo oni mają na tym kanału La Manche wszystko. Tak, tak, tak. Od Irlandii najlepiej. Od Hiszpanii popłynąć, żeby innymi akwenami i do tego, i do Irlandii polecieć. Czasami może też tak, że od Danii, tam od Wysp Owczych możesz wejść jeszcze. To też jest jakieś tam podejście jedno zawsze. Ja to myślę, jakieś atomóweczki zrobię. Chyba. Już mam Atomic Research w sumie. Jak oceniacie swoje szanse? Nawet nie. Cukierki ja mam temu. Słucham? Ja na te cukierki mówię, że spuszczasz komuś cukierka. A, cukiereczka. A, no to tak. Cukiereczka. I o cukce takie... No tak, od razu pozytywnie, nie? Bo tak rzucić atomówkę, to takie nacechowane negatywnie, a tak to tak cukiereczek, faktycznie, to brzmi nawet miło. Cukiereczek. A jest ładnie, bo jest stary. Nikt się tam nie będzie. Nie wiem, dlaczego to nacechowane negatywnie, skoro wszystko mi promienić potem. To prawda. A widzę, że jeszcze zmechanizowane zaraz dostaną trochę. O, 4 kolonialne dywizje zróbmy jeszcze. Raz. Ja ci powiem, że tak się nawet nie boję już tych Niemców, wiesz? Tak wcześniej ja się bałem się ich, tak się wcześniej ich trochę bałem, ale teraz tak jest nawet okej. Okay. Tak sobie myślę, że jak już będzie walka, to już jakoś to pójdzie. O, to bym zrobił. 100% napięcia. No już jest. No Niemcy najwięcej oczywiście wygenerowali, ale jakoś zwolnili, nie? Bo nie biją się ze mną, więc to od razu dużo zwolnili w ataku całym. Widzę, że Hiszpanie im wysłali dywizję, obstawiają w tym, w Holandii hiszpańskie dywizje, tam garnizonują. O, do garnizowania to zawsze konie polecam. Nie wiem, czy używasz, czy nie używasz, ale konie są zawsze fajne. Na przykład. Konie są spoko do tego, właśnie do garnizonowania, one mają najwięcej, to się suppression nazywa ta statystyka. Ty, powiem ci, że dojeżdżają w Egipcie. Kogo? No zobacz Egipt. O, Japonia w Aksisach, stary. O? No, to tak wiesz, bez śmiania. Tutaj Brytole dostają. Bo trochę tak słabo będzie, jak kanał La Manche będą mieli, bo oni dostaną, wtedy mają wejście do ropy prawie całe, nie? Bo tutaj już wtedy będą te wszystkie pola naftowe zjebane. No trochę też osłabiliśmy ich, nie? Mimo wszystko. A kiedy ty możesz... Tylko Panamy. Słucham? No. Nie, czekaj, co to jest? Nie, ten, jak, to jest... Jak się nazywa? Suezki, kanał Suezki. La Manche masz od ten. La Manche to jest między Anglią a Francją. No, a Francją dokładnie. No. Panama jest tutaj. Tak. No to tak trochę słabo, gdyby tak o tym pomyśleć głębiej, nie? Tak o tym pomyśleć, to nie wiem co Brytyjczycy. No wiesz co, biją się sami z Brytolami, z Niemcami, więc pewnie wylądowali, wiesz, całą armią tam. Niemcy ich odparli i stracili pewnie pół armii. No zaraz zobaczymy, no. I są bombardowani z tego, co widzę. Tracą samoloty tylko. Nie, no pizgają się chyba tam coś. Coś tam się dzieje złego chyba. Concentrated industry. Ja już tu coraz... Czekaj, zróbmy ciebie. No ja chyba jakieś fightery zacznę robić, wiesz, bo to będzie zaraz źle, jak nie będę miał żadnych myśliwców chyba. Dobra, sprzętu mam dużo. Teraz wystarczy, żeby się szkolili, dobrze? Tak, sprzętu już masz z górką? No ja się już ulepszam z tym, z karabinami, wiesz? Tak, myślę, że może 3-4 miesiące i będę miał drugopoziomowy sprzęt na wszystkich jednostkach. Mam dwie pełne linie produkcyjne, jeżeli chodzi o karabiny. A może odpierają się? Okej, zainteresowanie w Skandynawii. Denmark. O, dobra, to Dania zaraz padnie. Pytanie, czy Norwegię zdobędą, nie? Szwecję muszą przejść. Mogą się też zdropować barkami, nie? To też
Trzeba pamiętać. No teraz by był idealny moment, żeby ich zaatakować, nie? Niemców. Bo oni są teraz rozproszeni. Gdybyśmy mieli na nich jakiś wargold, to by było spoko. Bo to jest chyba najlepszy moment, jaki moglibyśmy wymarzyć sobie teraz. Bo oni mają duże zainteresowanie teraz właśnie... Ja mam z nimi układ, a nie agresji. Do kiedy? Już patrzę. Możesz go zerwać jakoś? Mam tu nawet... No, do kiedy masz? Serwi pakt. Czerwca. Braki w zasobach ludzkich. Ty masz braki w zasobach ludzkich? Nie wierzę. Na 1,5% to wiesz. Teraz sobie tam podbiję i... To... No tak, też prawda. To się zawsze przydaje w sumie. Dobra. Trochę się cykam, nie powiem ci, na samą myśl o tej wojnie teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze. Dobra, tu jest ulepszona dywizja jedna. Czołg by się przydał nowy. Dobra. Tyle rzeczy by się przydało zbadać, a brakuje. Widzę, że Brytole chyba dojeżdżają Włochów na morzu, wiesz? Tak mi się wydaje. Znowu Brytole spróbowali się zdropować i stracili pewnie połowę armii. No i Niemcy są już pod Kairem, powiem ci. Zdropowali się w Afryce Północnej. A to jest dobrze, bo tam Niemcy wykrwawiają sporo wojska, bo tam nie ma zaopatrzenia za grosz, nie? Więc oni tam sporo wojska wykrwawiają sobie. Że tak jak to, co dla ciebie jest logiczne, jak ty byś to zrobił, to byś no. stracił wojska, to niekoniecznie komputer to traci w no, tej grze. Też prawda, masz rację. Tak jak ty nie mógłbyś dać tyle gwarancji tutaj po całym świecie, a jednak Wielka Brytania se mogła. Też prawda, no. I w sumie cały czas je trzymają, czy już nie? Tak, cały czas trzymają te gwarancje, wszystkie, jak jeden mąż. Iran będę mógł sobie przejąć. Chcesz zaatakować Iran? W sumie spoko. Wjadę im do tego. Wjadę im do Teheranu i Yellow. No. Trzeba by Niemców dojechać, kurde. Musimy jakiś wargola na nich zrobić. Kiedy ty na nich wargola będziesz miał? Ty masz na nich wargola ja kiedyś? Mógł w czerwcu, będę mógł w czerwcu zerwać pakt o nieagresji. Tak? A. To może pomyśl. Oni chyba sami za 1,5 roku zerwą pakt. No tak, ale to za 1,5 roku to oni sobie uspokoją już całą Europę, nie? Dojadą połowę Europy. To w czerwcu za 2 miesiące już można powoli się na nich... No ja to już Iran jestem w sumie już gotowy jestem. Już widzę, że nawet zaczynają gromadzić wojska na granicy ze mną w końcu. No bo tak, bo już nie mają z kim bić teraz, nie? Jakby ich szybko spuszować pod Berlin. No, masz podejście zawsze do nich, nie? Pamiętaj, że oni będą musieli zawsze wojnę na dwa fronty rozciągnąć, nie? Wiesz, co sobie odkryj, bo widzę, że tego nie masz. Odkryj sobie tą technologię w elektronice. Szyfrowanie i deszyfrowanie. Bo widzisz, z mojej strony na przykład widzimy, ile mają żołnierzy na granicy, a z twojej strony chyba nie widać. Czy widzisz, ile mają żołnierzy na granicy? To od radia mówisz, nie? Tak, to od radia, no. Tam masz po boku. Szyfrowanie jest bardzo przydatne akurat. Wiesz, jeszcze zawsze śledzę, jak komputerowi idzie, patrzę, jaki ma akt poborowy, wiesz. W sensie... Jak ma duży, to znaczy, że coraz dalej. Tak, bo na przykład Brytole są cały czas na limited. Nie? I na civilian economy. Jeszcze Brytole nie zmienili w ogóle ekonomii swojej od początku gry chyba. Patrzę. Tracą w sumie. No, a Japonia? Japonia też jest na extensive conscription. Chińczycy, człowieku, volunteer cały czas, nie? Wojna od 100 lat, kurde. A tam ochotnicza armia na spokojnie. Bez nafinki. Jeszcze mają pewnie 50 ludzi. Tak, 50 milionów ludzi tam, wiesz. Aż karabin będzie jakiś. Tak. Na luzaczku, tam to w ogóle, wiesz, bez napiny jest. No i dobrze, niech się... Hop, hop, hop. I hop, dobra. Niech się te ciężarówki robią. Cholerne. W sumie to... O, już! Na to, na ten. Na Iran. A to młodzieżowo, ja to popieram taką, wiesz, robotę akurat.
Jedziemy raczej jak do siebie. No, myślę, że innej tam akcji to nie będzie. Ale co nas infrastruktura będzie nas ograniczać. A, no to oni są po prostu przejmowani. Tak, już dojechałeś? Artylery. Kule oporu nie ma. Cóż to za dywizja? A, już wiem. Jakieś dwa konie podesłali na granicę. Tak, już po wszystkim. Żeby powiedzieli. Wyślij was szybko. Golia chce wziąć udział. A, nie chcę. A, nie potrzebuję. Ty, odbijały się brytole w tej Afryce, zobacz. Ci pewnie na zaopatrzeniu się dojechali. No. O, tak myślę właśnie, że się dojechali z zaopatrzeniem. Komputer lubi takie akcje zrobić sobie właśnie. Tak wiesz, idzie mu dobrze, to sobie pomyśli, a bym sobie coś przepierdolił. Jak byś sobie troszkę do tego, jakbyś sobie trochę do Afryki wysłał, to mógłbyś też to wszystko... Mówisz o, żebyś zjeść tam? Jak się najpierw z Niemcami będziemy bili, to tych Włochów mógłbyś sobie tutaj... No ja Włochów mam na granicy ustawionych, nie wiem czy widzisz tam wojsko. Od Kaddafiego byś sobie wziął? No od Kaddafiego tam wezmę, a Włosi jeszcze mi pewnie zrobią w końcu tego. Taką akcję Włosi lubią zrobić, że zmieniają sobie, dodają pola naftowe w Libii, wiesz? Tak trzeba spojrzeć, oni mają w fokusach to, że mogą zrobić sobie pola naftowe w Libii. Odszukać. U Holandia przejęła ten. Bili się tutaj. Gdzie Holandia? Holandia jest tutaj. O czym ty mówisz? Holandia przejęła ten. Na wyspach im. Komu? A Włochom faktycznie! O Jezus Maria, to dopiero zobaczyłem. Ja w sumie nawet nie wiedziałem, że ja tą granicę z nimi w tym Ajasio. A mam, to prawda. No masz tutaj. Mm. Lepiej dla ciebie. Jeszcze tam masz bazę? Jebać te wyspy, jak to zaraz Holendrzy przejmą. Chociaż, cholera wie. Raczej tobie nie przejmą, nie? Bo no musiałbym tam coś ustawić wojska, nie? Znaczy teraz to tak, oczywiście, że nic mi nie zrobią. Fighter focus, dobra, zajebiście. Jakie gówno. No dobra, nie będzie, że... Te. Ale płyną wolno tymi statkami, kurwa. Zrób jeszcze jedno. A nie to. Inaczej, tak, konwoje. W sumie stoczni jeszcze powinienem trochę porobić, teraz tak sobie pomyślałem. Bo nie będzie głupie, jeżeli chcemy kiedykolwiek Angolom wydać wojnę jeszcze jakąś, nie? Ty robisz statki jakieś? Jakieś tam sztuki. Trochę konwojów mam do... No te konwoje to chuj, nie? Statków nie robię. Wojsko i... Ten robię właśnie. Padnie im ta... Teheran im już padł. Teheran? To ty jeszcze tego Iranu nie dojechałeś? No bo tutaj wolno idą. No to... A, ty się na granicy nie ustawiłeś przed atakiem na nich? Zabiłem się, znaczy a. Już w samym Iranie powoli to przejmują. A, okej. Okay. A może masz za ciężkie dywizje albo za dużo? Bo widzę, że tam attrition masz, w sensie masz, no... 50% masz za ciężką armię na ten teren. Tam trzeba było jakimiś lekkimi dywizjami atakować. No tak, ale może są za duże te dywizje i za dużo jakby pożerają, wiesz, zaopatrzenia. To bardziej do tego piję. Mobile, mechanized. Zobaczmy. Fajnie, bo Iran fajnie wygląda, bo to duże takie. No to prawda. Iran jest niemały. Kawałeczek. Opa. Czy Afganistan jeszcze walnę, to bym sobie... O, Węgrzy. Okej. Okay. Golia i ten, i ta Tuwińska Republika Ludowa mają 5 dywizji i 2 dywizje. Takie to są totalne. No to są, wiesz, no, to nie lekceważ, jeszcze cię dojadą, zobaczysz.
Znaczy to są nasze ziomki, tak? Mówisz? No to są nasze ziomki. A, czy jeszcze nam mówisz, że pomogą mocno w rozgrywce, tak? Wyjaśnią całą grę. Tak, to lubię mieć takich sojuszników, co? Takich, na których wiadomo, że możesz polegać, nie? Tak. To jest zawsze takie poczucie dobre. No, jeszcze samoloty zacznę robić w końcu, może. To tak już trochę wstyd mieć samoloty stare. 50 dni mam samolot z 1940 roku. Devotin D520. Zobaczymy, jak to zadziała. No, pewnie ci Niemcy nie wyglądają, jakby mieli jakąś bardzo silną armię teraz. Niby mają 200 dywizji, ale komputer ma też... Pamiętam ci, że kiedyś Stanami wjechałem do Europy? No. Tam, że jestem kozak, bo miałem 3000 dywizji. 3000? Okazało się, że 3000 dywizji miałem, a okazało się, że Niemcy mają 4800. Nie wiem, skąd na to ludzi wzięli. No to pewnie te dywizje miały po jakimś jednym żołnierzu znając świat, nie? Komputer lubi takie akcje sobie zrobić. Ale na papierze wyglądali mocarnie. To na papierze to wiesz. Se mogą. Jeszcze zbudowałem troszkę fortyfikacji sobie na linii z tymi, z Niemcami, żeby tak za łatwo tam nie mieli. Jak im jakieś głupie pomysły przyjdą do głowy. No już chyba holenderski wjazd na chatę się skończył. Myślę, że Jacek Gadzinowski już od nich pojechał, stary, bo teraz już tak łatwo im nie idzie. Co ci Niemcy robią? Bo oni są strasznie pasywni. Teraz mają Befriend Japan. Nie wiem, co oni chcą zrobić. Teraz. To jakaś taka głupia to jest akcja. A ty kiedy ich będziesz atakował? Niemców? No, Niemców. A nie mam w planach jakoś. A dlaczego? A jakoś to ten, wiesz. A czemu krajów bałtyckich nie chcesz zająć? Miałbyś za darmo trzy kraje. Nie mam tych. Mam... O, patrz ty! Włosi i Holendrzy i ten, Niemcy zdrapowali się w końcu w Norwegii. Widzisz? Zaraz Norwegię przejmują. No to trochę przejebane w sumie. Tak, gdybyś tak o tym pomyśleć. Jestem obok, to... Oni tam chyba jeszcze jakieś surowce mają niezłe tam z tego, to co... O, co zjadłeś? A, okej. Okay. Tylko wybierz tym razem dobrze, take all states. A, to zabawne, wiesz, jak ty masz po polsku, to ja widzę od ciebie, że przejmij wszystkie regiony, wiesz? A ja mam po angielsku. Taki bug. No, taki zabawny nawet. Afganistan sobie już machnę, jak już tak. Nie będzie. Chcę mieć pojednanie z Japonią. Tak? Ty się będziesz ziomkował z Japończykami? Nie, bo chyba nie jest członkiem frakcji, to jest od... No. Będę mógł aneksję Tuwińskiej Republiki. No to dostaniesz też szaloną jedną prowincję, żebyś tam, wiesz, na głupoty tego nie wydał. Decisive battle. O, Trocki umarł. Umarło mu się? O, jaki pech. Jaki peszek. Co się mogło tam wydarzyć? Co się tam wydarzyło? No, jaka szkoda. Halo. Nie, bo widzisz, całe życie, wiesz, chodził na siłownię, dobrze się odżywiał, a tu mu się umarło. Ajajaj, przewrócił się, na schodach pewnie. Pewnie tak. A szkoda. A szkoda, chłopak. To dobry mój ziomek był, wiesz? Tak? Tak, ziomkowaliśmy się, tak. A to tak, no, przykro mi, powiem ci. Mi bardziej, ale to już pewnie wiesz. A, no ja rozumiem. I gdzie pochowałeś Leona, swojego przyjaciela dobrego? W nieopisanym grobie? Nie wiem, jak się ta szopa nazywa. A, okej. Okay. O, zaraz mi się od ciebie ropa skończy, stary. Już nie będziemy, nie będę miał skąd importować. Mam ropy już? No, już ci się blisko kończy. Bo zacząłem myśliwce robić, wiesz, w końcu. Stwierdziłem, że... A chcesz, to ja mogę ropy troszkę zrobić rafineriami. No, też będę musiał w końcu zrobić chyba, wiesz? Nie, bo zacząłem myśliwce robić, wiesz, bo to też tak, kurde, nie można. No, już znowu ropy potrzebuję od ciebie. No, staram się możliwie... Ty, Chińczycy odpychają Japonię. Wyobrażasz to sobie? Tak patrzę tak na dłuższą metę. Lol, serio, zobacz. No? Jak mi wypowiem... A przecież oni już byli tutaj pod tym.
No, a pewnie ci, a pewnie Niemcy ugrzęzną teraz w Norwegii i w tych górach się tam będą pizgać, wiesz, dwie jednostki naraz, nie? No ja sobie Ja też spoko. tam jakoś super nie ten No, ja sobie tak, radzę no, sobie. ja sobie na spokojnie, tak wiesz, się tu rozbudowywuję, tu se czekam, tak mówię, a przyjdzie jeszcze na was czas, cwaniaczki. I zobaczysz jeszcze, jak przyjdzie, to będą płakać wtedy. Kroko... To Dobra. łzami krokodyla. Tak. Ale powiedziałem tutaj, A tak, po, pominąłem. tak poetycko muszę powiedzieć, to tak, ja szanuję na przykład. Dywizja zmotoryzowana, nie, ale ta. Tu zamienimy na piechotę zmechanizowaną. No, powiem ci, że jestem zadowolony z jednej takiej mojej dywizji, wiesz? Zrobiłem, że mam na lekkich czołgach i na piechocie zmechanizowanej, wiesz? Fajna, taka młodzieżowa jest, bo ma nawet Co mieli wtedy? dużo hardnessa ma, więc ciężko ją przebić się przez nią. W sensie ci z tym soft attackiem to tam gówno mi będą mogli. Jezu, gdybyśmy mieli tylko teraz możliwość wypowiedzenia im wojny, co? Po prostu ja bym tak wjechał jak w masło w nich teraz. Oni tam nic nie mają na Niemców? granicy ze mną. Ja nie mam żadnego fokusu nawet, żeby im wypowiedzieć wojnę, nie? Teraz bym tak chętnie. Byśmy się kurde pod Berlinem zatrzymali, stary, teraz. W Afryce bym się chętnie pobił z nimi teraz. No kurde. Aż mi szkoda. 5 dni by trwał, mój ten. Słucham? 5 dni by trwało. No, gdybyś tylko miał jakiś fokus na nich. Kiedy możesz zerwać to dopiero z nimi? Mogę. Możesz już? Nie słyszę, bo chyba ci ścina ten Tak, mają. mogę. I co, i Mogę jak masz jakiś zerwać. na nich fokus, żeby wypowiedzieć im wojnę? A mogę im wypowiedzieć, 35 dni będzie to trwało. To robimy to? Czy nie? Doświadczenia ci powiem. To ja może zrobimy tak, bo mamy 31 minut, to możemy sobie zrobić taką pauzę, przemyślimy, zastanowimy się Pauzę i i na wy się początku. dowiecie w następnym No, odcinku. cliffhanger taki typowy, wiesz o co chodzi. Tak, Dobra? no i tyle. Dobra, no to widzimy się w przyszłych materiałach. Pa, pa. Cześć, cześć.